A ja, kochani, dzisiaj zabieram Was do Nowego Jorku, na Manhattan, do świata prestiżowych kancelarii, do świata wielomilionowych transakcji i prawniczych potyczek. A będzie o co walczyć. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, nieco upalny dzień. Witam Was Olga z Wielkiego Buka. Klub tylko dla facetów Eriki Katz od wydawnictwa Sonia Draga to przejmująca opowieść o ambitnej kobiecie, uwikłanej w brudny świat interesów kancelarii prawniczej, w ich układy, układziki, walkę o być lub nie być. To historia o sukcesie i ocenie, jaką trzeba za niego ponieść. Szczególnie wtedy, jeśli jesteś kobietą. A całość mamy od autorki, która sama, słuchajcie, jest prawniczką, która działa właśnie w jednej z takich kancelarii i zna to środowisko od podszewki. Alex Vogel całe życie ciężko pracowała na to, by teraz rozpocząć wymarzoną pracę w równie wymarzonej kancelarii na Manhattanie. Wbrew składanym samej sobie, jak i swoim bliskim obietnicom, Alex bardzo szybko przystosowuje się do nowego życia i korzysta z niego ile wlezie. A jest, słuchajcie, z czego korzystać. Mamy tutaj obiady z klientami w najlepszych restauracjach, mamy tutaj wyjazdy do cudownych miejsc, mamy tutaj po prostu wszystko co najlepsze. I Alex również pragnie być najlepsza. Nie spodziewa się jednak i nie jest przygotowana na to, że ten prawniczy świat wpływów i luksusów ma również tę drugą stronę. O czym Alex wkrótce dadzą znać jej firmowi koledzy i klienci. Przyznam Wam, że nie spodziewałam się właśnie takiej wnikliwej lektury, dlatego że Erika Katz zaskoczyła mnie swoją przenikliwością. Pokazała świat prestiżowych kancelarii prawniczych w całej swojej okazałości. Pęd za klientami, rywalizacja, liczne kolacje i wypady do zjawiskowych lokacji i przestrzeni to oczywiście jest ta jedna strona. Pod podszewką jednak kryje się coś brzydkiego. Kryją się stereotypy. Stereotypy takie jak wszędzie. Stereotypy i niepisane zasady, które sprawiają, że kobieta nie może przekroczyć pewnej granicy. Tak zwany szklany sufit, który bardzo trudno przebić bez względu na umiejętności, bez względu na doświadczenie, bez względu na kompetencje. Wszyscy o tym tam wiedzą, oczywiście niewielu mówi o tym głośno. Ot taka prawnicza, prestiżowa rzeczywistość, do której się wszyscy przyzwyczaili. Bohaterka klubu tylko dla facetów przeciwstawia się tej opresji, stawiając na szali nie tylko swoją karierę, ale całą reputację w środowisku. Znajduje jednak w sobie odwagę, by powiedzieć o tym głośno, bez strachu, jednocześnie zdając sobie sprawę, że być może nie zmieni zbyt wiele, ale przynajmniej rozpocznie ten proces zmian. I przyznam Wam, że nie spodziewałam się tego, że Katz pójdzie w tak realistycznym kierunku. Finał, do którego zmierza cała jej opowieść, nie obiecuje czytelnikowi ani bohaterce gruszek na wierzbie, nie tworzy żadnej utopijnej rzeczywistości. Jest tutaj natomiast życie. Życie, które jest dokładnie takie same, bez względu na to, czy bierzemy jakąś prestiżową kancelarię na Manhattanie, czy zwykłą kancelarię prawniczą w Warszawie albo w Toruniu. Jej bohaterka natomiast mogłaby być każdą ambitną kobietą, która walczy o swoją pozycję, walczy o swoje miejsce w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Podejrzewam też, że jej doświadczenia rozpoznałaby no nie jedna z nas. I ja wiem, temat wydaje się być dość trudny, ale paradoksalnie jest to, słuchajcie, bardzo lekka, napisana bardzo przyjemnym i lotnym językiem lektura. Sama książka, słuchajcie, została nawet nazwana przez The New York Post jedną z najlepszych wakacyjnych lektur. Jedno pozostaje tutaj pewne, klub tylko dla facetów pozostawia po sobie mocne przesłanie, które zostaje z czytelnikiem na dłużej. I kochani, razem z wydawnictwem Sonia Draga zapraszamy Was na fantastyczny konkurs, dlatego że uwaga, mam dla Was do wygrania jeden taki zestaw, klub tylko dla facetów, powieść Eriki Katz, plus specjalny kalendarz organizer całoroczny, tylko dla mnie. Mamy tutaj również notatnik, sami sobie zresztą się przekonacie, jeśli o niego zawalczycie, do osobnego i osobistego uzupełniania, coś świetnego. I uwaga, mam jeszcze dodatkowo 4 właśnie takie organizery, kalendarze do rozdania. Tym samym taką pyszną niespodziankę może zdobyć 5 osób. Jedna osoba taki zestaw, a 4 osoby takie kalendarze, organizery. Pytanie konkursowe natomiast brzmi,
która silna kobieca bohaterka jest waszą ulubioną w literaturze, w filmie, w popkulturze w ogóle i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień. Ja słuchajcie, wtedy wybiorę 5 zwycięzców i uwaga, wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak również w osobnym poście na społecznościach YouTube. Nie spodziewałam się po powieści Eriki Katz takiego ładunku emocjonalnego. Nie spodziewałam się też tego, w jakim kierunku zmierza jej historia. Wydawało mi się, że to będzie taka lekka lektura, która być może będzie pokazywała więcej takiego triumfu, będzie pokazywała więcej siły. Natomiast Erika Katz pokazała rzeczywistość, to jak może być, a być może to jak jest, dlatego że sama jednak ma doświadczenie właśnie w tym środowisku, właśnie w tej branży. Poruszę zresztą tutaj nie jeden ważny temat. Mam nadzieję, że sami się przekonacie, sięgając właśnie po jej powieść. Jestem również ciekawa bardzo waszych wrażeń. Zastanawiam się, do czego mogłabym porównać tę powieść. Przypomina mi się firma Johna Grishama, ale tam te tajemnice i ten mrok opierały się jednak na czymś innym. Mimo wszystko pokazywały również taką podszewkę, taką brudną podszewkę prawniczego świata. Być może właśnie pod tym względem, razem z powieścią Eriki Katz, mają coś wspólnego. Zaglądajcie również na bloga, jeżeli chcielibyście sobie poczytać o tej powieści. Tam również znajdziecie kategorie, w których wpisuje się wielkobukowe bingo. Linki do bingo w opisie pod filmem. A my w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, nie mogą Was ominąć najlepsze książki 2021 roku do tej pory, według mnie, wspaniały wybór, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, jest to kanał literacki, książkowy, rozejrzyjcie się, literatura gatunkowa i piękna. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!